Miasta Bolesna, pana Sylwestra Lewickiego. Kapitnika pana Jana Jasłowskiego. Przedstawicieli Rady Miejskiej. Przewodniczącą Rady Rodziców panią Katarzynę Flesz. Oraz zostanie się powodnego pomocza do tej parady księdza Marcela Lena. Spotykamy się dzisiaj w miejscu. Mamy przyjemność gościć w naszej szkole przyjemnicy. Grupę młodzieży i nauczycieli, którzy przybyli z miasta Karpińskiego za Lekarz. Witamy serdecznie w naszej szkole i mamy nadzieję, że spędzicie z nami niezapomnienie chwilę. Podczas tej akademii będziemy mieli okazję usłyszeć kilka utworów zaprezentowanych przez Chór Młodzieży Niemieckiej pod batutą pani dyrektor szkoły za Lekarz, które zostały przygotowane specjalnie na okazję naszego polsko-węgierskiego spotkania. W końcu witamy do roku dyrektora za pierwszego finału numer 1 pana Janusza Olbrzyszyna. Wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły. Oraz was, rozwój świata. Witam jeszcze raz serdecznie wszystkich naszych dzieci zaproszonych. Dzień Edukacji Narodowej, coroczne święto. Tradycyjnie mówi się ten Dzień Nauczyciela. Rola nauczyciela była ważna, jest ważna i będzie ważna. Rzeczywiście wokół nas się zmienia. Dostęp do wiedzy jest coraz większy. Na dotknięcie, na kliknięcie myszką w komputerze, ale rola nauczyciela jest może jeszcze ważniejsza niż kiedyś, ponieważ po tych meandrach wiedzy, po nieskomplikowanej rzeczywistości, niejednoznacznej myślowi panu skarbnikowi, myślę, że mówimy całej społeczności szkolnej za to, że baza naszej szkoły to widać, prawda? Jest coraz to lepsza, mamy coraz lepsze warunki, wykorzystujemy bardzo sensownie unijne pieniądze. Dzisiaj nastąpi otwarcie, oczywiście będzie mowa o nowym gabinetu, bo to będzie się przygotowywać. Jeszcze raz dziękuję za pomoc w uzyskaniu dofinansowania i innego do tych pracowników. Wszystkim jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego i pozwólcie, że przywitam szczególnie gorąco gości z Alakaus. Teraz podejmę próbę, dość karkołomną przyznam, ale postaram się przywitać naszych gości w ich języku narodowym. Młodzi serety też utwierdzę też młodzią w medykę za lakarosi partner w Waroszczu. Utwierdzę o koruczto i ojit, o kikielentykę, emelit, innym pustajna, to baba, partner i skola, to narobit i z diakiel. I mi będą i tartostokarz Waruszunku. Właśnie są wyjątkowo mili, sprawiają wrażenie, że mnie zrozumieli, dlatego mam wszystko pasuje. Tak, teraz oddaję głos. Przepraszam bardzo, w tej chwili oddaję głos naszemu gościowi, panu burmistrzowi Olesna, panu burmistrzowi Lewickiemu. Bardzo się cieszę, może na wstępie powiem tą dygresję,
że pan dyrektor się tak dobrze przygotował do dzisiejszego spotkania i to świadczy o bardzo dobrze rozwijających się naszych stosunkach partnerskich między Olesnem a Zala Karosz, skoro już dyrektorzy szkół uczą się języka węgierskiego. Także mam nadzieję, że kolejna wizyta na Węgrzech spowoduje, że spotka nas jakaś, powiedzmy sobie, podobna sytuacja, chociaż mamy zaprzyjaźnione osoby Węgrów, którzy mówią bardzo dobrze w języku polskim, także ta bariera językowa staje się coraz mniejsza. A wracając do dzisiejszego święta, chciałbym w imieniu własnym i Urzędu Miasta i myślę, że wszystkich mieszkańców złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom związanym z procesem wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży, a więc Dzień Edukacji Narodowej przypomina nam o wielkiej roli, jaką pełni oświata w naszej społeczności lokalnej. Oświata, ale i proces wychowania i kształcenia uczniów. My jako samorząd staramy się, aby praca nauczycieli i uczniów odbywała się w jak najlepszych warunkach. Stąd to, co wcześniej chciałem państwu, że poproszę panią Jadwigę Sokołowską. Poproszę panią Barbarę Wartenberg. Proszę uprzejmie panią Emę Wystawską. Proszę uprzejmie panią Sławomirę Trzaskowską. Proszę pana Piotra Grendę. Otrzymał również pan Artur Chęciński, ale nie będzie na radę. Zabieram głos panią przewodniczącą Rady Rodziców, panią Katarzynę Kleszcz. Symboliczne kwiaty wraz z życzeniami samych sukcesów w pracy, zadowolenia, nieustającej radości, jaką mam nadzieję będą sprawiać nasze dzieci. Składam te życzenia na ręce pana dyrektora, ale oczywiście dla wszystkich pracowników szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Ma charakter szczególny. 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, kiedy choć raz w roku możemy podziękować naszym nauczycielom i wychowawcom za trud, serce oraz wkład włożony w naszą edukację i wychowanie. Również podczas dzisiejszej akademii
nasi koledzy i koleżanki z klas pierwszych zostaną przyjęci do naszej szkolnej społeczności. Pan uczniów pierwszych wysłał. Do ślubowania. Baczność. Będziemy starali się ich nie uczyć, by być chlubą naszej szkoły i rodziców. Ślubujemy. Ślubujemy. Będziemy uczciwie i rzetelnie pracować. Ślubujemy. Ślubujemy. Będziemy szanować nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły, osoby starsze, koleżanki i kolegów. Ślubujemy. Ślubujemy. Będziemy świecić przykładem dla innych, stanowiąc wzór do naśladowania. Ślubujemy. Ślubujemy. Będziemy sławić imię naszej szkoły i godnie ją reprezentować. Ślubujemy. Ślubujemy. Będziemy szanować swoją ojczyznę i rozsławiać jej Polski w świecie. Ślubujemy. Ślubujemy. Po ślubowaniu. Do pieśni szkoły. Które dziś złożyliście. Prosimy, by na godzinie wychowawczej każdy z was podpisał ten tekst jako wyrażenie chęci dotrzymania tego przyrzeczenia. Prosimy wychowawców, by podpisany tekst przyjęli, wywiesili w gabinetach szkolnych, którymi się opiekują. Życzę wam przede wszystkim bardzo efektywnego pobytu w naszej szkole. Czujcie się dobrze, osiągajcie sukcesy, a za 3 lata spotkamy się tutaj przed oczami nagród. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Zapraszamy teraz na występ chóru węgierskiego.
Radziejczą za uświetnienie naszej Akademii. Zapraszamy teraz na przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy 2A i 3C pod kierunkiem pana Grzegorza Krawczyka i Jarosława Leszczyńskiego oraz pana Bogdana Mieszkalskiego. Dla ludzi z poczuciem humoru ten program jest bezpłatny. Ci, którzy go nie mają, niech natychmiast płacą w sekretariacie po 5 zł z zaznaczeniem, że to na konto szkoły, a nie na ksero. W budżecie szkoły liczy się każdy grosz, ale mamy nadzieję, że minister edukacji zreformuje również nastroje nauczycielskie. Nie tylko my, uczniowie, przechodzimy szkołę życia. Wystraszył. Co? Ja też mam prawo się tu schować. Każdy chce żyć. Dobra, dobra. Nienawidzę przerw. Ja też. A teraz jest jeszcze długa? Słyszałeś. Andrzeja pokazali w telewizji. Tego od chemii? No. W interwencji z koszem na głowie. To skąd wiesz, że to on? Dziury po kwasie go zdradziły. No. A wiesz, Grzegorz już do nas nie wróci w tym roku. Jak to? Normalnie, wczoraj miał WF z drugą A. Zrobił im zajęcia, spnięcia kulą, rzutu oszczepem, rzutu młotem i rzutu piłką lekarską. I to wszystko przyjął na siebie. Nie, na wszystko. A na koniec zamknęli go w skrzyni i napisali: sport to papieros, a ruch to kiosk. A tak o WF. Ty, ale podstawówka to jeszcze pikuś. Szkoła średnia, tam jest dopiero jazda. Słyszałeś o tej plastyce? Nie, a co się stało? Właśnie nie wiadomo. Ale fajnie się mi, że wiedział się tym zająć. A studia? Stary, tam to jest dopiero korrida. Oni tam mają własne kluby. Nawet mnie nie mów. Mój kumpel był ostatnio w takim jednym klubie i przeżył tylko dlatego, że miał przy sobie papierosy. Ja kiedyś widziałem studenta. W nocy gdzieś szedł. Pewnie gwałcić. A my tu narzekamy. Poczekaj, zaraz wracam. Ja ci się tu powydurniam jeden z drugim. Trafili cię? Nie, poszło rykoszetem. Zwariowałeś? Chcesz nas zabić? No co, dyżur mam. Pokaż dziennik. Weź ten, tego podobnie przybiją. Dyrektor nam kupił. Szlachetny z niego człowiek, tylko by sam raz się ruszył z tego gabinetu. Walka na froncie nie jest łatwa. Właśnie. Nic nie robi. Nic. Co ci się w rękę stało? Nie, nic, głupia sprawa. Mów! Wczoraj miałem historię z trzecią C. Wszedłem do klasy i tak z głupia franc rzuciłem, wyciągamy karteczki. Nie wiem, cholera, co mnie podkusiło. O Jezu, z kim masz lekcję? Z pierwszą C. Trochę się boję, mam złe przeczucia. Stary, dam ci radę. Nie mów im dzień dobry, dopóki cię nie zauważą. Siedź spokojnie, nie ruszaj się, nie wychylaj. Może zauważą, może zaakceptują. A, i nie dawaj niczego w domu. Chyba, że pieniądze. Ale oni cię sami oddy poproszą. Jezu, ja nie daję rady. Ja już wysiadam psychicznie. Ej, Rysiek. To nie ta scena. Stefan! Co ty odwalasz? Nie pamiętasz, co sobie obiecywaliśmy? Byle do wakacji. Byle do wakacji. W ogóle zrób coś z sobą, ogarnij się, idź do psychologa. To ty nie wiesz? Co? Psycholog szkolny wczoraj się zwolnił i dzisiaj rano wyjechał do Holandii zbierać truskawki. A no tak, nie dziwię mu się. Mniej stresu, lepsze zarobki. Dobra, Jarek, ja już lecę. Stefan, czekaj. Krzyż na drogę.
jego do szkoły odprowadzałam. Normalnie! Wzięłam za rękę i zaciągnęłam. Trochę się zapieram na krawężnikach, ale udało się. Nawet nie do pierwszej, bo pierwszej już był. Parę lat był pierwszej. Wiecie państwo, przekalkulowałam to sobie i od razu do trzeciego dałam. Poza tym dowiedziałam się, że druga jest ciężka, to wcale to moje dzieciaka męczyć. Dwa lata w trzeciej posiedzi, to się tego samego odkąpi dowie. Wiecie państwo, szkoła się zmienia. Co wy wypisujecie? Maciuś na przykład. Mickiewicz spotkał wielu ludzi, od których zawsze coś wynosił, a Słowacki był wątły, bo odziedziczył po ojcu płuca. A Marysia, Marysiu, Rejmont za napisanie chłopów dostał nagrodę Wedla? A Paweł się nie śmieje, absolutnie, bo napisał, że Adam Mickiewicz zakochał się w Marii Rodowicz. Kasia to przyglasał do siebie. Boryna obudził się martwy, a Jelinka z kopyta ruszyła za Zbyszkiem. No i Stasiu, Kochanowski tak tworzył, że mu się trzy córki urodziły. No bo jeszcze lepiej, że Klemia i Tadeusz spotkali się w najprzyjemniejszym miejscu Peniman. A może ktoś z was się pochwali swoją wiedzą? Mateusz, powiedz nam, kiedy używamy dużych liter? Kiedy mamy słaby wzrok, proszę pani. Proszę. Kochana polonistko, ja dla pani zrobię wszystko. Chociażbym miała w męczarniach skonać. Będę po nocach kuła rytu Teordona, niczym skrzytuski z tatarami. Będę walczyła ze swoimi wadami. Przydawki, okoliczniki i dopełnienia nie wzbudzą... Chodźcie się swoją wiedzą, Jasiu. A ja wiem, że w czasie rozbiorów, proszę pana, Polska została podzielona na trzy nierówne połowy. Kamil, a Stefan Batory był kiedyś królem Polski, a obecnie znanym promem transatlantycznym. Jasiu. W średniowieczu ulice były tak wąskie, że nie mogły się w nich zmieścić dwa samochody. Kamil, no to w czasie potopu zrywy i marcy popuchu uwcili się do ucieczki, a na polu walkę z to więcej nieboszczyków przyszło. Olga. A prawa ręka Hitlera nazywała się Mussolini. Dawid? A ja wiem, Egipcjanie balsamowali ludzi, żeby człowiek nie rozchorował się w trumnie. Przepięknie, ale i to nie uratuje was z dzisiejszej kartkówki. Potem otwórzcie zeszyty. Upojna czerwcowa noc, para matematyków
świece, wino, nad nimi gwiazdy, on do niej namiętnym szeptem. Kochanie, myślisz o tym, co ja? Tak. I ile ci wyszło? Ha, szanowni szczęście. Lepiej opowiedzcie coś o matematyce. Jeszcze ja. Proszę, Wiktorii. Matematyko, ty potęgo magiczna, jesteś wymierna i logiczna. Twe liczby, parzyste czy skończone, skaczą mi do oczu jak szalone. A najbardziej kocham twą liczbę pi, która po nocach mi się śni. Geometrio, wyobraźnio przestrzenna i jesteś dla mnie opoką zbawienną. Już dłużej nie będę się kryć, że dla każdego przykładem zawsze chcę być. Tata się mnie wczoraj zapytał, co robiliśmy na matematyce, a ja mu na to, że szukaliśmy wspólnego mianownika. I co to tam o to? Zdziwił się, że przez tyle lat jeszcze go nie znaleźli, bo oni w szkole też go szukali. Dzień dobry. I co ja mam z wami zrobić? To napisał wczoraj, że Archimedes znalazł prawo w wannie, ponieważ go wypychało. A kto jest tak bardzo mądry, że twierdzi, iż termometr zbudowany jest ze szklanej rurki, a w środku jest Celsjusz, który wynalazł podziałkę? A kto znowu wypowiedział się, że jeżeli ktoś zostanie porażony prądem, należy go natychmiast wyciągnąć z kontaktu? I słowa Kazia. Powietrze składa się z tlenu, azotu i innych zanieczyszczeń. I do tego Ewa twierdzi, że żeby nalać wodę z czajnika, należy ją wyprowadzić z równowagi. Ja już do was nie mam siły. Czy w końcu zaczniecie się uczyć? My? Tak! Do widzenia. Kurczę, dostałam jedynkę. A co się stało? No nie wiem. Powiedziałam, że kropelki badał ciała niebieskie, no ale mnie też go interesowały, no i że złom jest największym bogactwem Polski. No i dostałam jedynkę. Musiałam się chyba coś pokręcić. Czemu tegra? Zawsze szczerze. Kiedy pani z geografii zapytała mnie, gdzie leży Kuba, odpowiedziałam im, Kuba, hello, przecież w domu jest chory. No dobra, dzwonię, chodźmy lepiej na przerwę. Wiesz, moja Polińska jest okej. Okay. Prawdziwa nie jest humanistka. Cały czas mówi, będziesz wieczorem. A mój humanista jest filozofem. Stale powtarza, wiem, że nic nie wiesz. Moja informatyczka to jak rentgen. Codziennie słyszę od niej, widzę, że mam w głowie pustkę. Mój katecheta jest prorokiem. Dzisiaj powiedział, znowu dostaniesz jedynkę. I dostałam.
nauczycielom, którzy wzbudzają w nas duszę humanistów i ciekawość życia. Tym, którzy pokazują nam piękno ojczystego języka i głębię poezji. Dziękujemy tym, którzy uczą nas przeszłości i miłości do ojczyzny naszych przodków. Jesteśmy serdecznie wdzięczni nauczycielom matematyki, fizyki, chemii, biologii czy geografii. Za to, że często wbrew naszej woli uparcie udowadniają nam, że wiedza jest wielka, ciekawa i nieskończona. Dziękujemy tym, którzy rozbudzają w nas miłość do sztuki, prowadzą nas przez świat techniki, plastyki i muzyki. Dziękujemy nauczycielom, którzy wprowadzają nas w świat komputerów i pokazują zupełnie inny wymiar przestrzeni. Wyrażamy wdzięczność tym, którzy ukazują nam, jak ważne w życiu jest znajomość języków obcych, jak ciekawie możemy tę umiejętność wykorzystać. Z okazji Polskiego Święta Edukacji pani dyrektor wręczę różne okazje święta. Panie Boże Wszechmogący, wysłuchaj łaskawie nasze modlitwy i spraw. Niech w tym miejscu przeznaczonym do wychowania i kształcenia młodzieży oraz rozwoju nauki uczniowie i nauczyciele, przeniknięci słowami prawdy, dają świadectwo życia chrześcijańskiego i całym sercem trwają w jedności z Chrystusem, nauczycielem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. To ja teraz poproszę pana burmistrza o uroczyste przyjęcie. Mamy wspólnie. Zapraszamy. Zapraszamy przez sześć lat się zmieści. Zapraszamy. Witamy panią profesor. Nie ma zapalu. No zapal, zapalasz.
było spalanie. Tak. Pokażcie wasze efekty. Wytłumaczcie to. Pod wpływem kwasu azotowego produkty, które zawierają białko, barwią się na żółto. Tu jest dowód, tak? Owcza wełna, twaróg i białko jajka. Fajnie, super. Wodora, tlenki, żelazy i mazi. I pokażcie efekty waszej pracy. Wysupadnie. Co to jest? Wodorotlenek. To jest wodorotlenek żelaza, a to jest wodorotlenek miedzi. Aha. No super. To już nie pokażemy. Nie pokażecie już? Nie, to jest. Kupiliśmy nowe. Co tam jest? Stało się coś? Zapaliła im się wata tutaj. Aha. Wiesz? Była wata w środku i to jest nowe, trzeba zrobić świeże. No. Wszystko nowe. Wszystko nowe. Mieć nowy imidż, nie wiem, jakiś tak.